Dzień dobry, nazywam się Mateusz Chochol. Ja jestem Ania Harko. Jest z nami, chociaż tutaj go nie widać, jeszcze Szymon Drobniak i w trójkę chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w prowadzonym przez nas wspólnie kursie, który poświęcony będzie bardzo ogólnie człowiekowi. W ramach tego kursu odbędą się wykłady, które zgrupowane są w trzech blokach. Blok pierwszy dotyczył będzie ewolucji człowieka, antropologii fizycznej. I będzie o tym opowiadał Państwu Szymon. W drugiej części ja zmierzę się z tematem antropologii kultury. Ten temat jest tak szeroki, że aż przytłacza. Dlatego kurs ten będzie szczególnie poprowadzony. Nie będę przykładać wielkiej wagi do klasycznych osiągnięć antropologii kultury. Nie będę relacjonować badań z przełomów XIX i XX wieku. Raczej przytoczę kilka przykładów ze współczesności, które mam nadzieję pokażą, udowodnią taką tezę, która w tle mojego kursu stoi, że antropologia stosowana ma dzisiaj sens, i niezależnie od tego, jak bardzo miękką nauką może być odbierana przez naukowców. A ja będę mówił Państwu o ewolucji umysłu i zrobię to z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej. To jest taka dyscyplina, która nie jest aż tak twarda jak antropologia fizyczna, ewolucyjna, o której będzie mówił Szymon, ale wydaje się trochę twardszą dyscypliną niż antropologia kulturowa, o której będzie mówić Ania, i chcę Państwu opowiedzieć szczególnie o tym, co w ewolucji człowieka strasznie ważne, czyli o emocjach. Jak emocje działają i w jaki sposób możemy patrzeć na nie jako ewolucyjne programy, które kształtują nasze życie. Zapraszamy Was do śledzenia tego kursu. Mamy nadzieję, że Wasza wiedza o czymś, co ogólnie nazywamy człowiekiem, wzrośnie, ale przede wszystkim, że Wasza refleksja o byciu człowiekiem pogłębi się. Zapraszamy.